Dzień dobry. Witam Was serdecznie dzisiejszego poranka w codzienniku. Mamy już dzień 9 lipca. Trwają wakacje, niektórzy już wyjechali, niektórzy czekają na wyjazd, ale bez względu na to, gdzie jesteśmy, chcę Was zaprosić do wysłuchania Słowa Bożego i krótkiej modlitwy. A naszym przewodnikiem będzie książeczka z Biblią na co dzień. Wysłuchajcie proszę Słowa Bożego na dzisiejszy dzień. Ze Starego Testamentu mamy do odczytania Psalm 91. Pan jest ucieczką Twoją. A z Nowego Testamentu czytam fragment z drugiego listu do Koryntian z 3 rozdziału. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy. Przeczytam także piękną myśl na dzisiaj. Jakiekolwiek cierpienie, sytuacje bolesne i trudne, które Ciebie uziemiają, zabierają Ci radość życia, budzą lęk, niepewność o przyszłość, nazwij je i dodaj: Jezu, ufam Tobie. Słyszymy dzisiaj piękne Słowo Boże o zaufaniu naszemu niebiańskiemu Ojcu. To bardzo ważny temat. Dlaczego? Ponieważ życie człowieka nie jest wolne od trosk, nie jest wolne od niebezpieczeństw. Szczególnie obecnie, od kilku miesięcy, bardzo dotkliwie to odczuwamy. Psalm 91, z którego pochodzi nasz dzisiejszy wiersz, to piękna odpowiedź na ludzki lęk, na ludzki niepokój, na różnego rodzaju ludzkie zagrożenia, na niepewność dotyczącą nowego dnia. Dzisiaj o swojej opiece zapewnia nas, drodzy, sam Bóg. On mówi do Ciebie i do mnie: ja jestem Twoją ucieczką. To bardzo ważny sygnał dla każdego wierzącego człowieka, przypominający nam, aby wszystkie sprawy, wszystkie trudności, wszystkie niepewności, a nawet zagrożenia życia przynosić przed Boży majestat. Bo tylko u Boga, przy Bogu i z Bogiem człowiek może czuć się bezpiecznie. Werset 9, nasz dzisiejszy werset, to taki fundament tego psalmu. Wybranie Pana Boga za swojego obrońcę, przylgnięcie do Niego i pełne zawierzenie w swoim życiu Wszechmogącemu. Czyż może być coś piękniejszego? To powoduje, że wśród życiowych niebezpieczeństw, które każdy z nas na pewno przeżywa, gdziekolwiek teraz jesteśmy, możemy poczuć się naprawdę bezpiecznie w Bożych rękach. W naszych zatroskanych sercach możemy na nowo poczuć Boży pokój. Może warto też dzisiaj dodać, że właśnie ten psalm, 91 psalm, na przestrzeni wieków historii stał się taką ulubioną modlitwą wszystkich tych, którzy czuli się źle, którym coś zagrażało, którzy stanęli naprzeciw niebezpieczeństwa. Jeśli zatem dzisiaj czujesz się źle, obawiasz się czegokolwiek, pamiętaj, że mając blisko siebie Boga, który jest naszą pomocą, który jest naszą ucieczką, to właśnie Jemu możesz powierzyć wszystkie sprawy swojego życia. Każdy niepokój, każdy lęk, a On uchwyci Cię mocno za rękę i przeprowadzi. A jeśli będzie trzeba, to weźmie Cię na ręce i przeniesie
bo jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Chciałbym też dzisiaj zaprosić Was i zachęcić Was do przeczytania w wolnej chwili całego Psalmu 91. Może teraz, a jeśli nie macie czasu, to wieczorem. Niech on będzie naszą dzisiejszą modlitwą. A dobry Bóg niech nosi Was na swoich rękach. Pozdrawiam Was serdecznie z Włodzisławia Śląskiego i życzę Wam dobrego i spokojnego dnia. Zostańcie z Bogiem.